Monika Suder, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo 24, a moim i Państwa gościem jest pani Tatiana Drzcimska z Teatru Współczesnego we Wrocławiu. Dzień dobry. A co się dzieje w Teatrze Współczesnym, co w październiku, co w listopadzie? Bo są i powroty, i nowości. Tak, wracają przedstawienia sprzed remontu. Bardzo się cieszymy, że już możemy wszystko grać w pełni. Nie tylko na strychu? Tak, i o remoncie już zapomnieliśmy. Znaczy zapomnieliśmy, teraz żyjemy w nowej przestrzeni. Przychodzą widzowie, mówią, o, jak pięknie u was jest, bo u nas jest rzeczywiście bardzo pięknie. O tym, co w październiku, mogą państwo przeczytać w naszym folderze z repertuarem. Nie wiem, czy go dobrze widać. Dobrze go widać. Sporo mamy przedstawień w tym miesiącu. Teraz do niedzieli gramy też koprodukcję z Wałbrzychem. Teraz każdy z was jest Rzeczpospolitą w reżyserii Macieja Podstawnego. To jest przedziwny spektakl. Krytycy mówią, że bardzo wałbrzyski, ale tam jest 50 na 50 aktorów, skład aktorski. Ale bardzo wałbrzyski, bo bardzo dramatyczny? Nie, bardzo w poetyce teatru wałbrzyskiego tak piszą o nim, ale my go bardzo jakby szczerze i ciepło przyjęliśmy na swojej scenie, więc jest on bezwzględnie również bardzo nasz. Historia jest skomplikowana. Jest rok 1793 i Pilgrim Majewski razem z reżyserem przeprowadzają nas przez 52 tygodnie całkowitej rozwałki w naszym kraju, gdzie to, gdzie to wszystko postępuje i się sypie. Wędrowna grupa cyrkowców, która prezentuje po bazarach i placach poszczególnych miast dziwolągi, a to kobietę słonia, a to mężczyznę z dwoma głowami, również prezentuje królobójcę, człowieka, który usiłował zamordować króla i mieści się w kategoriach dziwolągów tej trupy cyrkowej. Jest to spektakl o odpowiedzialności za siebie i za coś więcej. Bardzo ważny spektakl. Myśmy mieli premierę 3 maja u nas na scenie i myślę, że warto ten szalony taki bieg przez tygodnie roku upadku obejrzeć i potem obejrzeć się dookoła siebie i wejrzeć w siebie i zobaczyć, jak człowiek się czuje odpowiedzialny za to, w czym żyje. Tym bardziej przed wyborami taki trochę poruszający. Wie pani co, nam zależy na tym, żeby robić spektakle, oczywiście kontekst zawsze jest, ale żeby te spektakle poszerzały świadomość naszych widzów od środka dużo bardziej niż tylko bieżący kontekst polityczny. Już każdy sobie sam decyduje, co zobaczy. I na przykład także w Szaberplacu, który będziemy grać od 10 października, jest historia, która się dzieje właściwie poza czasem, ale dzieje się też w kilku różnych czasach jednocześnie i w kilku różnych miejscach na świecie jednocześnie. Tania Mileti-Czorucewicz, która pochodzi z Mostaru w byłej Jugosławii, znalazła punkty wspólne między powojennym Wrocławiem a Mostarem współczesnym, gdzie były te wielkie konflikty i walki. I jest tam ten, ale ten kontekst, dla mnie ten kontekst jest silny, taki wrocławski, nie tylko zresztą wrocławski, ale te tereny poniemieckie, tak? Czyli gdzieś coś tam zostaje, czy to jest własność, czy nie jest własność. No ale tam jest też Ukrainka, Bułgar, Rosjanin i to wszystko się tak kotłuje i człowiek nagle odkrywa, że w sytuacjach zagrożenia może nosi w sobie jakąś bakterię, której się nawet nie spodziewa, która mu wybuchnie i on się nie pozna. Czyli na tyle siebie znamy, na ile nas sprawdzono, tak? No, coś w tym stylu. Ale państwo oprócz tego, że robią spektakle i spektakle poruszające, większość spektakli w Teatrze Współczesnym jest mocno poruszających. Dziękujemy, na tym nam zależy. Również tak, chadzam, więc czuję to, różne te opinie są. Myśmy rozmawiały poza kamerą, coś co bardzo mi się podobało, jeden z najlepszych spektakli chyba w moim życiu, Grotowski Nonfiction. I jeden, z którym się nie podobał, ale widzowie
nie będę robić antyreklamy, ale widzowie drzwiami i oknami na niego. Drzwiami i oknami na niego pędzą. To robią Państwo również projekty edukacyjne. Nowy projekt. Tak, 28 października mamy prapremierę. To jest koprodukcja z Teatrem Układ Formalny. Bardzo młodzi, bardzo prężni ludzie. Katarzyna Dudzic-Grabińska reżyseruje. I to jest spektakl. Inspirowany losami, czyli przedsięwzięcie artystyczne, inspirowany losami młodych ludzi z mniejszości ukraińskiej w Polsce. Główny bohater ma na imię Ihor, tak mu dano przy urodzeniu, a w Polsce, w polskiej klasie pewnie się będzie mówiło do niego Igor. I on się w tym musi jakoś odnaleźć i ci młodzi ludzie, do których o klasy on wchodzi, też muszą się jakoś odnaleźć w kontekście my i on. Czy my wszyscy, czy ciągle my i on. A on też będzie doświadczał różnych stanów w związku z tym, że wchodzi w nowe miejsce. I ten spektakl jest poparty warsztatami, to znaczy adresowany jest do młodzieży od 12 do 18 lat i po każdym spektaklu będą się odbywały warsztaty, które będą pogłębiały ten temat i będą go jakby rozszerzać, poszukiwać w głębi tych młodych widzów odpowiedzi na różne pytania, które ten spektakl stawia. Ponadto przygotowujemy się też do tego, że będziemy grać nie tylko w teatrze, ale także w szkołach i także poza Wrocławiem w szkołach na Dolnym Śląsku. A dlaczego? Dlaczego wychodzą Państwo do szkół i dlaczego ten temat polsko-ukraiński? Czyli ten może ta mniejszość ukraińska, która jest spora tutaj. Jakby to powiedzieć. My do szkół wychodzimy nie tylko tym spektaklem. My prowadzimy projekty edukacyjne. W ubiegłym sezonie skończyliśmy drugą edycję wielkiego projektu, jak poprzez teatr poznawać świat, gdzie 8 grup zbudowało 8 własnych przez siebie napisanych spektakli pod opieką naszych aktorów, którzy reżyserowali te przedsięwzięcia. Uczestniczymy w Szkole w Mieście. Mamy do każdego spektaklu warsztaty wprowadzające i interpretacyjne. Jeśli ktoś chce przyprowadzić szkołę, znaczy grupę szkolną na spektakl, może z tego skorzystać całkowicie bezpłatnie. Nam po prostu zależy na tym, żeby nasi widzowie, na razie młodzi, potem starsi, żeby rozwijali swoją świadomość tego, że teatr jest po prostu, to nie jest jakaś mrzonka, która powiewa w chmurach i my idziemy ładnie ubrani, tam po prostu tylko teatr to jest coś, no tak jak w tym projekcie, co służy nam do poznawania świata i do poznawania siebie. Tylko nigdy jeszcze nie robiliśmy spektaklu z konkretnymi warsztatami, znaczy nigdy jeszcze w tej formie, ale spektakle obudowane warsztatami mamy wszystkie. Ale ta forma, czy te formy narzuca temat, czy ta forma po prostu najpierw była forma, a potem do tego jakoś ten temat był? No, Układ Formalny prowadzi taki projekt dłuższy, on się nazywa Gość Inność. I to się mieści w tym ich projekcie, a naszemu dyrektorowi Markowi Fiederowi się ten pomysł spodobał i po prostu afiliował ich na ten projekt przy naszym teatrze. Mają u nas próby, mają u nas scenę, także to jest też dla nich jakiś komfort pracy, a my się rozwijamy dalej w tym kierunku, w którym idziemy. A proszę powiedzieć, jakie spektakle wracają i jak wygląda ten dobór spektakli, jeśli chodzi o powrót? No bo z tego, co Pani mówiła, wynika, że te, które mają dużą oglądalność, to wracają i też... Nie, wraca wszystko. To, co było w repertuarze, stopniowo powraca. Już Pani Furia została zagrana. Gramy teraz Skrzywienie kręgosłupa od 15 do 18 października. Taką historię o biurze,
który jest metaforą świata. No bo jest międzypokoleniowy, ja akurat ten spektakl widziałam. Tak, albo o świecie, który jest metaforą biura, gdzie wszyscy siedzimy w kleszczach jakichś układów, w miejscach, które nie zawsze nam się podobają, no ale musimy tam być i musimy jakoś tam sobie coś uwić i w jakieś relacje z tym otoczeniem wejść. W podtytule sztuki Ingrid Lausund, którą Natalia Sołtysik dla nas wyreżyserowała, jest Wieczór dla osób z wadą postawy. No, no nie chodzi o ten kręgosłup fizyczny, tak, który nam się wykrzywia, bo dużo siedzimy przy biurku, tylko o taki trochę inny kręgosłup. Który nam się wykrzywia czasami też od siedzenia przy biurku, jest ale... I, tak, i ale wesoło, tym... i smutno jest w tym spektaklu. No myślę, że wieczór nie do zmarnowania. My mamy bardzo wygodne fotele, więc można się leczyć z tej skoliozy w dogodnych warunkach. Powrót Króla, nasza wakacyjna koprodukcja ze Stowarzyszeniem Teatr Nowy Świat, też w październiku będzie grana na scenie na Strychu. Komiks teatralny, bardzo ciekawa formalnie historia. W pierwszej warstwie też okropnie śmieszne, jak to czwórka zdesperowanych artystów, którzy czują, że już przechodzą do lamusa, próbuje zdobyć trochę pieniędzy, napadając na willę bogatego tego dziwnego człowieka, po czym się okazuje, że to jest król popu, który postanowił wybudować w Polsce Narodowy Park Rozrywki Narodowej i zbawić Polskę. No i tam się dzieją różne rzeczy. I oczywiście jak się pojawia to zbawić, nie tylko od słowa bawić, to zaczynamy się znowu zastanawiać nad sobą, nad tym, w czym żyjemy, co nas otacza, w którym kierunku idziemy, także jest wesoło, ale też jest nie głupio, powiedziałabym tak, a nawet mądrze, tak bym powiedziała. Magnolia. No, Magnolia, no, bardzo dużo widzów czeka na nią, gramy ją przy pełnych salach. Krzysztof Skonieczny ją zrobił po tym, jak Ślepnący Teraz Świateł. Teraz gwiazda, tak. Tak, znaczy, no, to jest bardzo ciekawy twórca. Zrobił, można tę Magnolię zobaczyć tylko w teatrze, nie ma nigdzie śladu, fragmentów spektaklu, bo taka jest nasza umowa z producentem filmu Paula Thomasa Andersona, że żadnych ruchomych obrazków ze spektaklu. Także jak ktoś chce wiedzieć, jak to wygląda, to w internecie nic nie znajdzie, trzeba przyjść. I to jest na podstawie scenariusza Paula Thomasa Andersona, w realiach teatralnych. Teatr się bardzo tutaj rozszerza w swoich środkach przy okazji tego spektaklu. Tam jest, myślę, że jak się jeden raz przyjdzie, no to się zobaczy tak połowę, bo dzieje się jednocześnie w kilku miejscach i czasami nie sposób jest nadążyć. Historia jest o miłości, o spełnieniu, o zaszłościach z przeszłości, z którymi próbujemy się zmagać i czasem nam wychodzi, a czasem nam nie wychodzi. A zazwyczaj nam nie wychodzi. Jak pani widzi, w każdym spektaklu jest coś, co pod... co zewnętrznie w obrazach pozwala go chłonąć w trakcie oglądania, ale jest też coś, co chcemy, żeby w widzach zostało. Jak wyjdą z teatru, chcemy, żeby im się ten spektakl śnił, który obejrzeli, żeby do niego wracali, żeby rozmawiali z osobą, z którą byli, o tym nie tylko o jak on pięknie zagrał, tylko o tym także, co on zagrał i czy ona i dlaczego. No ja po takim spektaklu, takim spektaklem był dla mnie Grotowski Nonfiction i gramy w listopadzie. Tak, zapraszam Państwa, bo ja się na to wybieram ponownie. Dosyć, że mi się śnił, to rozmawiałam jeszcze z osobami, nie tylko z którymi byłam w teatrze i po raz kolejny, i po raz kolejny. Jakby Pani powiedziała dwa słowa o tym spektaklu, bo on jest grany w różnej formule, ten Grotowski. Raz prowadzony jest przez kobietę, raz prowadzony jest przez mężczyznę. Za każdym razem można odkryć w tym coś innego i też dlatego o tym powiedziałam, bo wspomniała Pani, że Magnolia nie może być nagrywana, a tutaj wiemy, że Grotowski też nie chciał, żeby jego spektakle były w jakiś sposób No ale nagrywane. To akurat no rejestrowaliśmy, tak.
pani mówi, prowadzi. Chodzi o to, że ten spektakl ma formę takiej konferencji naukowej. Aktorzy improwizowali na próbach, to też jest nasza koprodukcja. Dużo mamy koprodukcji w ostatnim czasie, bo i znowu wrócę do remontu, on nam uniemożliwiał pracę w siedzibie. I Marek Fiedor wymyślił, że trzeba w takim razie wychodzić na zewnątrz, żeby aktorzy mogli pracować, mimo że nie mają u nas gdzie. I powstało kilka spektakli, właśnie nam się to dość podoba i ta linia będzie kontynuowana. Więc przedstawienie polegało na tym, że Katarzyna Kalwat, która znana jest z tego, że kopie w dokumentach, przetwarza te dokumenty artystycznie i tworzy takie, no nie powiem reality show, bo to zupełnie co innego, ale tworzy takie spektakle, które za każdym razem, każdego wieczoru niosą trochę inaczej, bo ci aktorzy są zakorzenieni w swoich przestrzeniach do improwizacji, nawet też w tekstach, ale jednak jest bardzo duży margines tej swobody i my uczestniczymy w tym, co się dzieje tak naprawdę tu i teraz w tym spektaklu. Oczywiście na jakiejś bazie. Została wydana książka z tekstami, które oni napisali po licznych lekturach i dyskusjach na temat poszczególnych aspektów życia i twórczości Grotowskiego. I to w tej formule takiej wydawałoby się bardzo swobodnej wynosi nas w przestrzeń takich zagadnień nie tylko autotematycznych dla teatru, czyli twórca wobec aktor, społeczeństwa, aktor i tak dalej, ale też niesie jakiś uniwersum ze sobą. No jestem bardzo ciekawa, o czym i w jaki sposób rozmawiała pani ze swoimi przyjaciółmi, co się pani przyśniło po tym spektaklu. To jest, i mam nadzieję, że nie tylko pani. Ale też dla mnie to był spektakl nie tylko taki, jeśli chodzi o odczucia, taki bardzo silny, bo jeden z najsilniejszych w ogóle w życiu, na jakim byłam spektaklu, zrobił na mnie bardzo mocne wrażenie, ale też edukacyjny, dlatego że tam możemy się o Grotowskim kilku rzeczy dowiedzieć, których, no, jeżeli nie interesujemy się Grotowskim specjalnie, to nie czytaliśmy, bo jednak ten ogrom wiedzy też jest przekazywany. Jest ten taki i edukacyjny, i powiedzmy dla mnie katarzis akurat, więc... Super. Zapraszamy w takim razie w listopadzie Grotowskiej i w październiku. Też są spektakle, zapraszamy do Teatru Współczesnego. Bardzo dziękuję pani za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Moim państwa gościem była pani Tatiana Drzcimska z Wrocławskiego Teatru Współczesnego. A ja dziękuję państwu za uwagę. Do widzenia.